Siemano, ja jestem Frotar, witam was w drugim odcinku z gry Block and Load. Widziałem, że pierwszy odcinek w miarę wam się spodobał, także lecimy z kolejnym. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej z tego odcinku, zostawcie łapę w górę. Chcę tu widzieć miliard łap w górę pod tym filmem. Dowiedziałem się naprawdę fajnych rzeczy od was, już wiem. Są nowe mapy, znaczy nowe mapy, mapy, na których jeszcze nie grałem. Zagłosujmy sobie na tą i zagramy taką panią Astrellą, tak mi się zdaje, bo jest akurat w darmowej rotacji. Polecaliście mi bardzo, żebym zagrał tym ninjom. Zobaczcie, tu jest taki robocik. O nie, niestety, nie, robocika mogę sobie wybrać, ale my nie chcemy robocika, my będziemy tutaj atakowali. Możemy sobie właśnie tutaj wybrać, to jest naprawdę spoko. Ej, czy chcesz atakować, czy chcesz bronić? Ja chcę atakować, także spoko, bez kamerki dzisiaj, bo naprawdę słabe oświetlenie by mnie prześwietlało co chwilę, by były problemy, także musicie sobie wyobrazić, że gdzieś tam w rogu jestem i właśnie na przykład macham rękoma do kamerki albo coś w tym stylu. Dobra, czy mam jakieś perki? Nic nie mam, nie mam żadnych perków, także miejmy nadzieję, że dobrze mi pójdzie. I tu są różne bloki. Ja sobie też troszkę o tym poczytałem. Każde bloki można ulepszać. Ja na przykład mogę ulepszyć blok, ale nie wiem, czy warto ulepszyć dany blok, czy nie warto. Jeżeli mówię, macie dla mnie jakieś porady, widzicie, że coś źle robię, a graliście dłużej, to śmiało poprawiajcie mnie w komentarzach, piszcie, co mogę zrobić lepiej, co mogę zrobić gorzej. Tutaj mamy taki pistolecik, to jest moja Triple P, tak to byśmy to nazywali. Rocket Boost. Aha, czyli zwiększamy movement speed, czyli prędkość poruszania się, im wyżej skaczemy. Sonic Drill to jest chyba taki jakby kill off, czyli tym możemy rozwalać sobie rzeczy. Saucer Launcher. Aha, jakieś dyskietki, Rocket Boots, rakietowe buty i będziemy mogli double jumpa. Dobra, czyli wszystkiego się dowiemy tak naprawdę w grze, jak to będzie wyglądało. I kurde, nie pamiętam, czy wszyscy mieli zaznaczone, że chcą atakować, bo jak coś, no dobra, ja zostanę, nie? Mamy double ninja, mamy tego robocika, mamy, o kurde, doktor Eliza, dobra, to jest, wiem, że to jest teraz już dziewczyna, ta Eliza. Ja myślałem, że to jest jakiś doktor, jakiś typ szalony naukowiec. Okazuje się, że nie, że to jest ktoś inny. Ja powiem wam, że to jest bardzo podobne do poznawania, znaczy no, poznawania, wiecie, instalujecie sobie grę i nie wiecie, o co chodzi, poznajecie dopiero wszystko. Wszystko jest dla was takie bardzo dziwne. Ja się mniej więcej tak czuję. Okej, to jest nasza baza, z tego co rozumiem. Także musimy, o kurde, mogę sobie też tutaj wejść? Dobra, musimy stawić OG map. Nie mam pojęcia, co to jest, Flotar? O, napiszę, siema. Ha, widzicie? Ci są osoby, które zainstalowały gierkę po moim odcinku. Dobra, co my musimy tu robić? Obudować bazę, prawda? Musimy to zrobić. Dobra, to ja już widzicie. O kurde, czemu ja stawiam tak blisko? Znaczy, czemu stawiam tak dobrze? Znaczy, tak szybko bloki stawiam, nie? Ja pamiętam, że wcześniej mi to szło troszkę gorzej. Mam nadzieję, że dobrze robię. Ojejku, podchodzi gościu. Okej, on też stawia, jest! Oczywiście ciebie pozdrawiam, Matt. Pewnie masz na imię Mateusz. Także pozdro, kolego. Fajnie, żeśmy się spotkali na polach sprawiedliwości. Tutaj, w tej gierce komputerowej. Czyli to jest nasza baza, którą musimy bronić, spoko. Już rozumiem, zaraz sobie rozstawimy pułapki. A gdzie jest mój teamek? Mogę sobie zmienić broń, to jest moja broń, okej. O kurde, to są te dyskietki, ale okej, to jest to. Dobra, ja bym chciał sobie... Czemu nagle tak wolno stawiam te bloki? Aha, dobra, rozumiem. Mogę to zniszczyć? 4, 3, dobra, coś się tutaj stanie, mam nadzieję, że... Co ja zrobiłem, przepraszam! Jezu, ja jestem najgorszym graczem. Co ja zrobiłem? Jestem głupi. Ej, no właśnie, nikt nam nie pomaga. To jest dziwne, nie? Kompletnie nikt nam nie pomaga. Tak jakbyśmy byli sami. No my w dwójkę raczej nic nie zrobimy. Ale powiem wam, że mi głupio tak. Postawiłem coś. Okej, czyli to jest taka bomba wybuchająca, którą postawię w bazie przeciwników. Ale gdzie jest reszta? Czy oni się tam gdzieś budują? Okej, tylko żebym jeszcze... Ja bym tutaj sobie zbudował jeszcze takie coś. Okej, i za chwilę oczywiście inne bloki sobie postawimy. To nie jest tak, że będziemy stawiali tylko i wyłącznie jeden bloczek. Nie, 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 nie. Jeżeli macie jakieś właśnie fajne taktyki na zabudowanie bazy, to śmiało piszcie w komentarzach. Mówię, ja czytam komentarze, staram się jeszcze uczyć. Znaczy, cały czas się uczę w tej gierce. Dobra, weźmy sobie, postawmy klej. Okej. Jeżeli wejdziemy w ten klej, to powinniśmy wolniej chodzić, tak? Chyba tak to działa. Dobra, także ja sobie wezmę, zrobię sobie coś takiego, pyk. A, jeszcze, aha, ja nie mogę stawiać już bloków za bardzo. Ajajajajajajaj. Dobra.
Weźmy, postawmy tutaj pułapkę. O, tutaj pułapkę. Tylko oni mogą się przekopać, kurde, ale to było słabe. Dobra, czy mogę się jakoś wyleczyć szybko? Tu jest chyba do leczenia, prawda? Dobra, leczymy się. Jezu, ale to było tak słabe. Aha, czyli pod F-ką mam umiejętność, która zwiększa mi prędkość poruszania się. Widzicie, tak to mniej więcej działa. Nie mam pojęcia, gdzie jest cooldown tej umiejętności jeszcze. A, dobra, chyba mam na środku ekranu. F? A nie, nie mam jeszcze. Dobra, a dobra, 25 sekund. Okej, już widzę w prawym dolnym rogu wszystko jest ładnie pokazane. Tutaj widzę, że kolega postawia jakieś miny. Spoko, a rozwala sobie bloczek. Spoko, spoko, spoko. Widzę, że ninja też tutaj jest gotowy. Mamy skrzynkę z amunicją. To jest moja pierwsza broń, czyli takie dyski. Wybuchające dyski, dobra, już mi się podoba to. To jest moja druga broń. Okej. A prawym? A prawym. Czyli to jest taki karabinek? O kurde, co ty robisz? Czyli mamy dyski i to. Spoko, to ja sobie wszystko uzupełnię i za chwilę możemy ruszać. A nie, ja mogę postawiać jeszcze rzeczy. Dobra. Weźmy na przykład, postawmy pułapki. Tak, żeby się, wiecie, oni nie spodziewali tych pułapek kompletnie. Okej, na przykład tutaj jedna pułapka, tutaj. Tak, żeby oni próbowali, o, wejdę sobie, a tak naprawdę nie wejdę. A dlaczego? A, tu mamy pułapki. A dlaczego tutaj nie ma klocków żadnych? Ja się muszę chyba tym zająć, co? Mam nadzieję, że... Okej, myślałem, że niszczy moje, niszczy moje przedmioty. Już czuję się tak troszeczkę lepiej, ale nadal czuję się kompletnie zagubiony. To nie jest tak, że jest spoko, bo nadal tak jest tak dziwnie, nie? Dość. 40 bloków? Aha, ja mam 25 bloków. Dobra, widzę w lewym dolnym. I skąd te... Chyba, że ja mam zaniszczenie bloków. Czekajcie, czy zaniszczenie bloków dostaje bloki? Tak! Jezu, swaliłem drzewo, przepraszam. Nie chciałem tego robić. Dobra, możemy sobie niszczyć to. Dobra. Weźmy sobie, tutaj powiem wam, że nie wydaje mi się, żeby nasza baza przetrwała to. O kurde. Dobra. To jest pyk. Dobra, i bum! Wysadzamy. Tam jest typek. Ej, spoko te dyski. Powiem wam, że trudne będą do trafienia. Ale jak już tym trafisz, to jesteś po prostu kozakiem. Dobra, odpalam się. Patrz na to. Pana to, wariaciku, co ja właśnie zrobiłem. Jestem w bazie przeciwników prawie. O nie, tu jest ninja. Okej. Okay. O kurde, ale to ograli. Ała, 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 czyli kto mnie zabił? Ten robocik mnie zabił, spoko. Dobra, zobaczmy. Bla, 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 tutaj mamy jakieś trikaski. My nie potrzebujemy trikasków, weźmy sobie H. Mam nadzieję, że mnie nie słychać tutaj. Myślałem, że mnie słychać podczas gry. I tak się trochę, wiecie, przestraszyłem. Ale chyba nie, mikrofonu mi nie zbiera. Tak to by cały czas mówili, ej, Plotar, słychać cię. I wtedy by było mi bardzo głupio. Co jest? Ty, dobra, ta postać jest jednak słaba. Nie no, muszę z innej broni, z tego karabinku takiego. Bazę nam prawie rozwalają. Dobra. Rozwalają nam, czy... Tak średnio, o kurde. Dobra, leży, leży. Pa, rozwala nam bazę, śmieciuch. No czemu nikt tego nie broni? Co się dzieje z tymi ludźmi? Co jest? Bombę nam podłożyli w bazie. Co tu się... Ja pierdziele. Co tu się... Właśnie odwaliło. Najgorszego. Aha, i ktoś mnie jeszcze zabił. Dobra, nie wiem. Nie mam pojęcia, co się właśnie stało w tej gierce. Kompletnie nie mam pojęcia, ale to jest jedna z najgorszych gier, jakie grałem. Serio. Pamiętam, tam goście sobie siedzieli. O, czy może to się naprawia? Dobra, to się naprawia. Trzeba zabudować bloki od razu. Ja lecę. Dwójka. Aj. Dobra, trzeba to szybko zabudować. Dobrze, Madzbik to jest totalny kozak. On wie chyba, co się tutaj dzieje w tej gierce. Dobra. Okej, okay. Ja bronię, bronię. O Jezu, to niezła obrona. A mogę tym wiertłem? Nie, nie mogę. Ja się czuję jeszcze... Kurde. To nie jest chyba postać dla mnie, wiecie?
Ja bym potrzebował właśnie tego ninja. O, ale go się nam kopie. Nie wiem, czy widzieliście. I znowu nam niszczy fort. Dobra, biegnę. Dobra. Zabiję go. Znowu nam niszczą? Tak, znowu nam niszczą. Dobra, wiecie co? Ja chyba będę po prostu się bił z nimi. I tyle. Nie wiem, co możemy innego tutaj ogarnąć sobie. Tam jest typek. Tych w ogóle dysków nie używam. Dobra, niech oni proszę to odbudują. Ja tutaj będę po prostu stał na straży przez cały czas. Ale powiem wam, że ten mecz kompletnie inny niż ten, wiecie, ten mój pierwszy. Tam po długim czasie ugraliśmy, nawet ja ugrałem. O kurde, ninja. Dobra, uciekł. Ale chwila. Okej, ninja tutaj cały czas jest. Ktoś jest za mną. Ja pierdzielę. Jak przetrwać atak tych ninży? Dobra, nawet nie wiem, jak mnie zabił gościu. Ajajajajajajajajaj. Ale na niższą bazę my nic nie możemy w ogóle zrobić. Kompletnie nic nie możemy zrobić. Left click to skip. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Ale nam, zobaczcie, zniszczyli nam bazę, jak nic. Po prostu. Jeszcze tutaj mamy rozwalone wszystko. Dobra, baza zniszczona. No, zniszczyli nam. GG po prostu, ale... Ten meczek nie podobał mi się. Bardzo mi się nie podobał. Dobra, jestem na kolejnej mapce. Jak widzicie, jest to inna mapa, ale cały czas ta sama postać. Mówię, a przetestuję. Teraz wybrałem, że chcę atakować. Miejmy nadzieję, że pójdzie dobrze. Nasza baza, powiem wam, że jest o wiele lepiej chroniona. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Jeżeli ktoś wpadnie, to ma masę pułapek, jakieś kleje. Tutaj jakaś wieżyczka, jest Tiki Head. Nawet nie mam pojęcia, co to jest, ale obstawiam, że to po prostu bije. No, jest o wiele lepiej. Ja ze swojej strony dołożyłem taką cegiełkę, że patrzcie, wychodzimy z respa. Czekajcie, jeszcze raz, powinniśmy sobie skoczyć i możemy sobie zrobić coś takiego. Aha, gościu, właśnie mi popsuł troszeczkę moją budowlę, także ja już jestem gotowy do budowania. Mam 1000 klocków zostawionych, żeby żeby użyć tej bomby właśnie u przeciwników. To jest właśnie moja super specjalność, którą będę próbował zrobić. Przełączymy, będę chyba z tego bił. Tak mi się wydaje, że to jest spoko. Możemy oczywiście używać tych eksplodujących dysków. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. No jest o wiele lepiej. Muszę przyznać, że w ogóle inaczej tutaj jest wszystko obudowane. Pięknie to nawet wygląda, muszę przyznać. Także miejmy nadzieję, że pójdzie też o wiele lepiej. Ja może tutaj się jakoś... O kurde, Tiki Head. No, ja może jakoś boczkiem spróbuję tam zaatakować. Mam bombkę przygotowaną, także miejmy nadzieję, że to mi dobrze pójdzie. Mam nadzieję, że też trzymacie kciuki za mnie. Jeżeli tak, to wciśnijcie ten przycisk odpowiedzialny za łapkę w górę. Wtedy będę wiedział, że trzymacie na pewno za mnie kciuki. Ja się jaram. Patrzcie, jakiego gościu ma skina fajnego. Widzicie, jakiś skinek? Dobra, ja już muszę się przygotować. O kurde. I odpalam oczywiście na pierwszy ogień chyba mój sprincik poleci, żeby się przedostać jak najszybciej. Dobra, jestem gotowy. Jestem gotowy. Miejmy nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie. Okej, zeszła bariera. Odpalamy się. Pyk. 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 Patrzcie, od razu szybkie podkładanie bomby. A, bo nie, nawet tego nie zrobiłem, ale coś na pewno zniszczyłem, nie? Coś tam tym swoim... pobiegłem. O, coś tam nawet wybuchło. Także spoko. Oni sobie oczywiście będą budowali. Fajnie. Bardzo się z tego cieszę. A, gościu. Okej, tutaj jeszcze się buduje. Dobra. Lecimy. Lecimy raz jeszcze. Miejmy nadzieję, że to będzie... obejdzie się bez żadnych problemów. Widzicie, ja sobie porzucam tymi dyskami. Pyk. Coś tam niszczę, nie? Zawsze. Okej. Dobra, te dyski na dystans są spoko. Pyk, używasz sobie dysku. Prawym wysadzasz. Dobra, tutaj sobie weźmiemy. Okej, okay. Ja muszę użyć bomby. Nie wiem, czy tą bombę da się zniszczyć później. Czekajcie, ja sobie zobaczę, bo... Tak, bomba jest! Wybuchnie! Albo nie?
Kurde, zniszczyli moją bombę, ale byłem tak blisko, czyli mogą rozbroić tą bombę. Myślałem, że jak już ją położę, no to wiecie, no to nic im nie zrobią. Ale spoko, o kurde, ale mi spadło. Dobra, spadło mi surowców dość dużo, będę musiał sobie pozbierać, chyba że zabijanie jest tutaj. Znaczy możliwe, że są za zabijanie surowce. Weźmiemy sobie te dyski troszeczkę. Dobra, mogę je wysadzić. Uhuhu, ale sobie poszedłem, dobra. W ogóle ja w nich strzelam? Dobra, odpalam mega przyspieszonko. O kurde, no i gościu był za mną. Powiem wam, że na razie lepiej mi się grało tą postacią właśnie, tą panią doktor. No była jakaś taka bardziej fun to play, muszę przyznać, ale tak czy siak atakujemy nieźle im bazę. Także ja jestem zadowolony, że ten mecz wygląda kompletnie inaczej. Niepotrzebnie stawiałem tam te osłony takie. Znaczy te wyskocznie, bo to, no jak widzicie, kompletnie nic nie dało. Dobra. Zniszczone. Kurde, no, mało to bije. Te dyski mało biją. Zastanawiam się, jakie mają one użycie, jeżeli nie na przeciwników. Może rzeczywiście na te budowle. Dobra, spróbuję teraz z drugiej strony podejść, bo ja cały czas z lewej uderzę. Spróbujmy z prawej to zrobić. Dobra. I teraz biorę z tym karabinkiem. I za chwilę odpalam sprincik. Tam widzę typa. Okej. Okay. To są ich rzeczy, prawda? Dobra. Oj. Ty, no ja nic im nie robię. Czy to jest normalne? Halo. Dobra. Kurde. Ja muszę po prostu podłożyć bombę. Nic więcej nie muszę robić. Muszę jakoś się przedostać na tyły wroga. Chyba takie jest moje zadanie. Podłożyć bombę i uciec. Ale z dyskami? No nie wiem. Dyskami lepiej. W sumie strzelało mi się w budynki. O, gościu, jak... Ale taktyczkę ma dobrą. Zarąbiście. Podoba mi się to. Dobra, to ja będę odwracał uwagę. Biorę dyski. I lecę odwracać uwagę, żeby nami się zajęli po prostu. Dobra. I wysadzamy. Okej. Okay. Ten doktorek musi się mną zająć. Pięknie. Dobra, fajnie. Teraz sobie pójdę tutaj. Okej. Okay. Bazę nam niszczą. To też tak średnio mi się podoba. Siema. Dobra, zabity? Chyba jednego fraga zdobyłem. Jej! Nie wiem, ale w ogóle... Co się stało, że się gra spowolniła? W ogóle jakiś slow motion się włączyło, ale zniszczyli nam bazę dość mocno. Ajajaj, niszczą nam bazę. No nie idzie to dobrze. Po prostu nie idzie to dobrze. Oni jakoś to potrafią przebić się do nas, a my nie możemy przebić się do nich. Mamy niby jakieś pułapki tutaj. Jakieś dziwne przedmiociki. Dobra. Spróbujmy raz jeszcze. Pyk, może tędy sobie przebiegnę. Nikt mnie nie widzi na pewno, tak? Nikt mnie nie widzi. Tere-te-te. Dobra. Tere-te-te. Podsadziłem bombę! Czy jesteście gotowi państwo na mega wybuch? Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Bo to, co ja zrobiłem... To było bardzo spoko. Dobra, bombka, o kurde, wparował nasz gościu. Zarąbista ta bomba była. Musicie przyznać, że obudowałem ją, wszystko zrobiłem, co do mnie należało i oni cały czas niszczą im bazę. Połowa bazy zniszczona. Okej, okay, zatrzymało się to, ale za jednym takim atakiem jeszcze muszę pozbierać 1000 kolejnych punktów. I będę zadowolony. Ale chyba punkty się zdobywa po prostu tutaj za fragowanie albo niszczenie budowli przeciwników. Dobra, zrobimy sobie coś takiego. Podejdziemy sobie. Okej, okay, żeby zniszczyć trochę im bloków, nie? Okej. Okay. Tarara, niszczę sobie bazę. Na. Dobra, zawsze coś. Zawsze parę punktów. Jesteśmy do przodu. Respawn point. Gdzie mogę wybrać? A mogę na kimś się zrespić? W
sumie nie wiem, jak to jeszcze działa. Dobra, nie będę udawał geniusza, skoro nie wiem, o co chodzi. Dobra, wow! Okej. Dobra, rozumiem. Rozumiem, co tu się odwala. Okej, czyli ja się zrespiłem jakby u przeciwnika w bazie. Fajne, powiem wam, że fajne, że niektórzy mają. Pewnie ja też mam takie coś, że teleporter, coś w tym stylu. Dobra, muszę zbierać 1000 kolejnych punktów i będę mógł podsadzić drugą bombkę. I też będzie, też powinno być spoko. Widzę, że tamten gościu cały czas próbuje. Dobra, zniszczone. My odwracamy uwagę, pamiętajcie, bo tamten gościu jeden się buduje. Dobra, weźmy sobie. I teraz tym, nie tą bronią, tylko tą. Po co ja strzelam w jakieś działko? Jezu, ja w ogóle nic nie biję. Dobra, muszę się odpalić. W tym sensie przyspieszyć trochę. Dobra, zniszczony. A mogę tym niszczyć tarczę? Dobra, próbujmy sobie zrobić to w ten sposób. Nawet się już nie zabudowuję. Albo, wiecie co? Co byście powiedzieli na coś takiego? Lubicie to? Zabudujmy ładnie. Okej. Bombka i tak już jest odpalona. I, o kurde, ale to niszczę. Dobra, ta bomba jest jednak zarąbistą rzeczą. Nie, albo bomba, aha, bomba nie niszczy, bomba niszczy tylko klocki. Ja myślałem, że tą bombę, którą podsadzam, to ona, o kurde, snajper. Ale się dostał. Attack the base. No tak, atakujemy bazę. Cały czas atakujemy bazę. Dobra, ja mam kolejną bombkę do podłożenia. O kurde, mam tyle punktów, ale nie mogę jeszcze podłożyć tej bazy. Dobra, atakuję on czy nie? Tu jest jakieś działko w rogu. Ale to jest... A, to jest nasze działko. Spoko. Powiem wam, że naprawdę, to jest jeszcze taki młyn, ale już powoli zaczynam rozumieć mechaniki. Zaczynam rozumieć, jak wygrywać. Fajnie, że niektórzy się... Znaczy, że dzielimy się tutaj rolą. Dobra. Zawsze coś tam zniszczę. Aj, prawie podłożyłem kolejną bombkę. Bym zniszczył im jeszcze więcej klocków. Ale oni już raczej są totalnie na stradzonej. We got respawn pad. No, nie wiem, po co się chwali. Nie mam pojęcia, po co gościu to mówi. Taki średni pomysł. Mówienie przeciwnikom: ej, słuchajcie, wygrywamy dlatego, bo mamy respawn pada w waszej bazie. O kurde. Czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. Dlaczego ten typek? No i zniszczyliśmy bazę, dobra. Zniszczyliśmy bazę przeciwnika, także winek jest przynajmniej w tym odcinku. Jedna słaba rundka, jedna dobra rundka. I dostaliśmy troszkę bloków, o. Dzięki, dawać mi 112, jeszcze więcej tego chcę. Bo muszę na jakąś postać sobie uzbierać w końcu. Bounty block unlocked? Co to jest? Czy to jest jakaś skrzyneczka do otwarcia? Zaraz zobaczymy. Level up! Dobra, nice, udało się, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Sprawdzimy tylko, co to jest ten bounty box, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Nie wiem nawet, jakie miałem stacy. No, custom shop, profile. Bounty blocks. Okej, okay. Not yet. Dobra, mam. Otwórzmy sobie. I dostałem jakieś przedmioty, nie wiem, czy to jest dobre nawet, czy nie. Także spoko, fajna sprawa. Dzięki wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku Block and Load. Zapraszam, link jest w opisie, gdyby ktoś chciał sobie pograć w gierkę za darmo na Steama, na komputer. Także zapraszam do wspólnej gry. Na razie, cześć, pa pa.